w remizie strażackiej. Florianowi zgubił się kot. Na szczęście udało się go zlokalizować. Żałośliwe miauczenie dobiega spośród gałęzi. Rudy utknął na drzewie i boi się zejść. Niestety, drabina taty okazuje się zbyt krótka. I co teraz? Dzwonimy po straż, oznajmia ojciec i nie zwlekając wykręca numer 112. Strażacy zawsze pomagają w niebezpieczeństwie i ludziom, i zwierzętom. Już po 10 minutach pojawia się czerwone auto, z którego wysiada trzech strażaków w specjalnych uniformach. Wśród nich Florian rozpoznaje swojego sąsiada. Tomek? Krzyczy chłopiec. To ty też jesteś strażakiem? Tomek wyjaśnia młodszemu koledze ze śmiechem. Przecież u nas we wsi działa ochotnicza straż pożarna, do której można się zapisać już po ukończeniu 18 lat. Tomek ustawia drabinę, ale wysoko. Strażak nie może mieć lęku wysokości ani zawrotów głowy. Tomek wspina się po szczeblach, znika w koronie drzewa i już po chwili pojawia się z pomiałkującym Rudym na ręku. W weekend jadę do miasta, do kolegów. Chcesz się też przejechać? Pyta Tomek. Florianowi nie trzeba dwa razy powtarzać. Z radością zgadza się towarzyszyć koledze w wyprawie do miasta. W dużych miastach działa zawodowa, państwowa straż pożarna. Miejska remiza jest ogromna i jest tam sporo do oglądania. Na przykład pomieszczenie centrali, w którym odbiera się telefony z wezwaniami. Specjalna, wysoka wieża wykorzystywana jest do suszenia węży, a w warsztatach naprawia się i sprawdza pojazdy oraz sprzęt strażacki. Strażacy mogą korzystać z sali do szkoleń i z pomieszczenia do odpoczynku. W takiej świetlicy mogą się zawsze odprężyć, dzięki czemu odpowiednio reagują podczas kolejnego alarmu. Ale Florianowi najbardziej podobają się garaże, w których stoją duże i mniejsze pojazdy strażackie. Wtem rozlega się donośny dźwięk dzwonka alarmowego. Strażacy zjeżdżają po rurze ze ślizgu i sprawnie wskakują w ubrania ochronne, które wykonane są z materiału ogniotrwałego i odpornego na wysoką temperaturę, zimno i wodę. Już po chwili ruszają, kiedy jest alarm, liczy się każda sekunda. Błysk niebieskich światełek i dźwięk syren oznajmiają, że zespół pojazdów strażackich wyruszył do akcji. Jest naprawdę głośno. Florian musi zasłonić sobie uszy. Syrena z daleka ostrzega kierowców innych aut, że zbliżają się strażacy, którym trzeba ustąpić miejsca na drodze. W skład zespołu gaśniczo-ratowniczego wchodzą cztery pojazdy, które przemieszczają się kolumną w ustalonej kolejności. Pierwszy jedzie samochód dowódcy akcji. Za nim podąża samochód gaśniczy i samochód z drabiną wyposażoną w kosz, a kawalkadę zamyka jeszcze jeden samochód gaśniczy. Jeżeli w zdarzeniu ktoś ucierpiał, na końcu jedzie również auto ratownicze, czyli karetka. W hali garażowej zostało jeszcze parę innych pojazdów, gotowych na wezwanie ruszyć do akcji. Jest auto dowodzenia, czyli sztab. Właściwie to biuro na kołach. Florian zauważa blat, mapy i plany w schowkach. Jest tu też laptop, radio, faks i służąca do przekazywania informacji oraz wydawania rozkazów radiostacja. Tomasz mówi, że imię Florian ma dla strażaków szczególne znaczenie. Święty Florian bowiem jest patronem ich zawodu. Obok stoi duży samochód dowodzenia, wykorzystywany przy najpoważniejszych wypadkach. Jest on wyposażony we własną radiostację, znajduje się w nim nawet salka konferencyjna. Dowódca w czasie akcji ma pełen obraz sytuacji, ponieważ korzysta z pomocy radiooperatora, obserwatora i techników. Straż pożarna również ratuje życie. Każdy strażak jest także przeszkolony z ratownictwa medycznego. W samochodzie ratowniczo-gaśniczym znajduje się plecak ze sprzętem do udzielania pierwszej pomocy. Są w nim plastry, opatrunki, bandaże, stetoskop i koc przeciwpożarowy.
Walizka z aparatem oddechowym jest przydatna w razie zatrucia dymem. Tomek wyjaśnia, że podczas pożaru powstają toksyczne gazy i dlatego strażacy wbiegający do płonącego budynku mają na twarzach maski oddechowe podłączone do aparatów tlenowych. Nakładają je bardzo szybko i sprawnie jeszcze w samochodzie, by po przybyciu na miejsce natychmiast przystąpić do działania. U strażaków wszystko musi być w idealnym ładzie i porządku. Podczas akcji wszystkie elementy wyposażenia muszą być zawsze pod ręką i gotowe do użycia, a jest ich w samochodzie gaśniczym sporo. Węże, rury, reflektory, piły motorowe, toporki, rozsuwana drabina, hydrauliczne rozpieracze i nożyce ratownicze, pachołki drogowe, środek wiążący olej, skokochron i wiele innych sprzętów. Zbiornik na wodę ma pojemność 1400 litrów, to prawie tyle, ile 10 pełnych wanien. Strażak prezentuje Florianowi swoje wyposażenie osobiste. Buty i rękawice ochronne, hełm z osłoną karku. Osłonę twarzy można podnosić na hełm. A przy pasie wisi hak z karabinczykiem i toporek. Tuż obok remizy działa muzeum. Ta ręczna pompa ma ponad 100 lat. Strażacy własnymi siłami ciągnęli ją do pożaru i pompowali wodę ręcznie, wyjaśnia Tomek. Na ścianie wiszą różne obrazy. Tomasz odczytuje mi strażackie motto: ratować, gasić, chronić. Florian podziwia też auto lotniskowej straży pożarowej. Jest ono wyposażone w dwie armatki pianowo-wodne i bardzo duży zbiornik o pojemności około 10 tysięcy litrów. Poza tym samochód straży lotniskowej jest niezwykle szybki. Nawet jadąc autostradą mógłby bez problemu dotrzymać tempa innym autom. Florian z Tomkiem przyglądają się wielkiej fotografii przedstawiającej strażaków podczas akcji. Na zdjęciu widać wyskakującego z okna płonącego budynku człowieka. Na szczęście na dole czeka już na niego przygotowany skokochron. Samochód z drabiną wyposażoną w kosz ewakuuje ludzi z trzeciego piętra. Strażacy właśnie mocują do kosza deskę ortopedyczną, na której leży ranna osoba. Kosz, jak winda, delikatnie opuści się na ziemię, po czym poszkodowany trafi do karetki. Teleskopowy wysięgnik koszowy sięga jeszcze wyżej, maksymalnie aż na 54 metry, czyli mniej więcej na wysokość 15-piętrowego domu. Pozwala on walczyć z ogniem od góry. Zamocowana w koszu na końcu wysięgnika armatka strzela środkiem gaśniczym w trudno dostępne miejsca. Załoga samochodu ratowniczego właśnie udziela pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym. Zakleszczonego kierowcę strażacy uwalniają z kabiny, rozchylając pogięte blachy rozpieraczem. To bardzo silne narzędzie. Kierowca ciężarówki jest w szoku. Ratowniczka ze straży pożarnej nakłada mu na twarz maskę do oddychania. Jednocześnie potężny dźwig strażacki usuwa rozbity pojazd z jezdni. Strażak rozsypuje na drodze absorbent, czyli środek służący do pochłaniania rozlanego oleju, żeby przejeżdżające tędy później samochody nie wpadły w poślizg. Strażacy mają na sobie kamizelki ostrzegawcze z fluorescencyjnymi paskami, a opisy na pojazdach wykonane są ze specjalnej odblaskowej folii. Dzięki temu zarówno ludzie, jak i maszyny są widzialni również w nocy. Szczególnie groźny jest pożar w zakładach chemicznych. Toksyczna chmura może skazić okolicę, zachodzi też niebezpieczeństwo wybuchu. Straż już jest na miejscu.
Specjalne kombinezony chronią ludzi przed środkami trującymi lub żrącymi. Rozpylacz turbinowy ma moc równą dwóm myśliwcom. Jego dysze wyrzucają w stronę płomieni 7000 litrów wody na minutę. Straż pożarna pomaga nie tylko przy pożarach, ale także przy zalaniach. Auto terenowe przywiozło worki z piaskiem, z których strażacy układają zapory przeciwpowodziowe. Pompy z samochodów strażackich usuwają wężami ssawnymi wodę z ulic i jednocześnie ponton uwalnia starszą panią z zalanego mieszkania. Strażacy z różnych jednostek i oddziałów współpracują ze sobą. Najmniejszy zespół strażacki nosi nazwę rota i składa się z dwóch osób. Druga co do wielkości grupa to zastęp, 6 osób, w tym kierowca. Ale to była ciekawa wycieczka. Florian już wie, gdy dorośnie, zostanie strażakiem. Tomek zaprosił młodszego kolegę na festyn strażacki we wsi. Chłopiec stał w kolejce po kiełbaski zaraz za komendantem straży. Komendant trochę się z niego śmiał. Musisz jeszcze trochę poczekać. Jeżeli masz 6 lat, to możesz się co najwyżej zapisać na basen. Florianowi bardzo smakują grillowane kiełbaski z prawdziwej strażackiej kuchni. A na koniec samodzielnie gasi ognisko. Pan Maluśkiewicz i wieloryb. Był sobie pan Maluśkiewicz, najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Maluśkiewicz był tyci, tyciuśki jak ziarnko kawy, a oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba, bo wieloryb jest przeogromny, największy w świecie chyba. Pan Maluśkiewicz, wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę z łupinki orzecha. Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina beczkę, rower i różne narzędzia, wszystko na tę łódeczkę. A żeby miękko mu było, dno łódki watą posłał. Potem z jednej zapałki wystrugał 4 wiosła. Gramofon, radio, armatę, strzelbę, nabojów, skrzynkę, futro, ubrania, bieliznę, wszystko wziął na tę łupinkę, bo wszystko było malusie, tyciuchne, tyciutynieczkie, bo przecież sam Maluśkiewicz był tyciuteńkim człowieczkiem. Wziął łódeczkę pod pachę, wsiadł w samolot motyli i powiedział: do Gdyni! Po godzinie już byli. Zameldował się w porcie u pana kapitana. Czy jest miejsce na morzu? Wystarczy, proszę pana. Więc się pan Maluśkiewicz zaraz puścił na falę. Płynie sobie i płynie. Coraz dalej i dalej. Morze ciche, spokojne i gładziutkie jak szyba. Ale jakoś nie widać wieloryba. Wiosłuje jednym wiosłem. 2, 3, 4. Już 2 tygodnie płynie, a wieloryba nie ma. Woła: cip, cip, wielorybku, gdzie ty jesteś, rybeńko? Pokaż mi się choć tycie, tyciutko, tyciuteńko. Już 2 miesiące płynie, a wieloryba nie ma. Aż się zmęczył biedaczek i coraz częściej drzemał. O, z jaką by się rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał. Aż któregoś dnia patrzy, a przed nim jakaś wyspa. Wziął łódeczkę pod pachę, wszedł na wyspę bezludną. Odpocznę, myśli, i wrócę. Jak go nie ma, to trudno. Pojeździł sobie po wyspie rowerem na wszystkie strony. 3 dni był w tej podróży i wrócił
Bardzo zmęczony, nastawił sobie gramofon, popił, potańczył, pośpiewał i chce spać, bo już ziewał. Trzeba namiot ustawić, zabiera się do dzieła, wbija gwoździe do ziemi. Nagle wyspa kichnęła, kichnęła i tak ryknęła. A to znów sprawka czyja? Jaki to śmiałek gwoździe w nos wieloryba wbija? Wieloryb? Pan Maluśkiewicz tak się na cały głos drze. Nie, wieloryb głuptasie, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł. A wyspa? Jaka znowu wyspa? To mego nosa koniuszek. Zatrząsł się pan Maluśkiewicz. Kto mnie tu znowu łechce? Nie łechcę, tylko się trzęsę i już cię widzieć nie chcę. Wziął łupinkę pod pachę, zaraz do morza się rzucił, szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, nosa do góry zadziera i odpowiada, no chyba. Spacer z psem. Kapelusz. Przed tygodniem w mieście Łodzi pewien pan po sklepach chodził i sprzedawców prosił wielu, by wybrali mu kapelusz. Na kanapkach krytych pluszem siadał, mierząc kapelusze. Czarne z wstążką i bez wstążki, z filcu, z pilśni, gładkie w prążki, szare, szyte grubą nitką i myśliwskie, z małą kitką. Coraz spod innego ronda do lusterka pan spoglądał, aż go rozbolały uszy od mierzenia kapeluszy i powiedział zasmucony, może znajdzie się czerwony, nakrapiany w kropki spore, bo się muszę panom przyznać, że ja jestem muchomorem. Mysia mowa. Raz mysi król z mysi kiszek taki rozkaz dał dla myszek. Rozkazuję wszystkim myszom, które mówią oraz piszą, słowo kot jest zakazane i ma być nieużywane. Kto kot powie lub napisze, ten precz pójdzie z mysi kiszek. Od tej pory w państwie myszy tych trzech liter się nie słyszy. Nikt nie pisze już kotara, lecz szczurara lub myszara. Wszyscy mówią na kotlety, raz myszlety, raz szczurlety. Nie wierzycie? No to dzisiaj posłuchajcie mowy mysiej. Idziemy sobie z psem. Dokąd? A bo ja wiem, może tam, gdzie na każdym zagonie rośnie salceson, przy salcesonie, gdzie serdelki kwitną na drzewach, gdzie kabanos dojrzewa i śpiewa, gdzie na klombach z pasztetów i klopsów sztuka mięsa uśmiecha się do psów, gdzie szynkowa, różowa jak róża, swym zapachem psie nosy odurza i gdzie lasy, na przekór wszystkim lasom, wcale nie pachną jałowcem, tylko jałowcową, wędzoną kiełbasą. Ciągnie psa do lasu i do tych psich słodyczy i tam właśnie mój pies prowadzi mnie dzisiaj na smyczy. Neonowa krowa. Jest w Warszawie, proszę dzieci, taka krowa, która świeci, niesłychanie kolorowa, piękna krowa neonowa. Od ogona aż po głowę wszystko w niej jest neonowe. Neonowe w nosie dziurki, ogon z neonowej rurki, neonowe nogi, rogi, neonowy uśmiech błogi, a do tego na dodatek neonowy wącha kwiatek.
w nocy chodzi po pastwisku z neonowym kwiatem w pysku, księżyc rogiem wpięty łechce, ale mleka dawać nie chce.